Luksusowy samochód z przyciemnianymi szybami i grillem połyskującym w południowym słońcu powoli wjechał na myjnię samochodową. Kierowca celowo jechał powoli, aby wszyscy wokół niego mogli podziwiać drogi samochód. W końcu dostatecznie dumny właściciel auta zatrzymał się i wysiadł. Rozglądając się za pracownikiem myjni, mężczyzna pstryknął palcami i rozkazał: Hej, umyj mój samochód, byle szybko, tylko nie oszczędzaj piany i nie zapomnij wypolerować. W kilka sekund do auta podszedł wysportowany młody człowiek, który od razu zaczął realizować zamówienie klienta. Jednocześnie twarz pracownika wydawała się właścicielowi samochodu bardzo znajoma. Marszcząc czoło, Glenn Harris starał się przypomnieć sobie, gdzie widział tego mężczyznę. W tym momencie pracownik spojrzał uważnie na klienta i od razu go rozpoznał. Alan? Alan White! Uczyliśmy się razem w liceum. Byłeś świetnym uczniem, a teraz pracujesz w myjni samochodowej. Czy to był twój cel? Krzyknął Glenn ze złośliwym uśmiechem. Tak, to ja, ale teraz nie mam czasu. Porozmawiamy kiedy indziej, dobrze? Odpowiedział zawstydzony Alan, starając się nie zwracać uwagi na kpinę w słowach byłego kolegi z klasy. Jasne, kto by pomyślał, że nasz znakomity uczeń Alan będzie zarabiał na życie, myjąc cudze samochody? Glenn wciąż nie mógł przestać. Ignorując drwinę, Alan White odkręcił dopływ wody i wziął się do pracy. Mężczyzna nie chciał zepsuć atmosfery, załatwiając swoje sprawy w miejscu pracy. Ponadto Alan zawsze uważał, że człowiek ma prawo kierować własnym życiem i nigdy nie zwracał się do nikogo o radę w tej kwestii. Alan nie zauważył jednak, że Glenn wyjął z kieszeni smartfon i zaczął robić mu zdjęcia, a do tego nagrywać wideo. To dobre i to jeszcze 3 dni przed zjazdem absolwentów, pomyślał Glenn, chytrze się uśmiechając. Potem po zapłaceniu Alanowi radośnie usiadł za kierownicą swojego auta i powoli wyjechał z myjni. Były kolega z klasy w zamyśleniu obserwował odjeżdżającego Glena i zaraz zaczął czyścić samochód innego klienta. Jednocześnie myśli Alana były daleko i na pewno nie dotyczyły ani myjni, ani Glena i jego auta. Mężczyzna naprawdę tęsknił za ukochaną żoną, która była tysiące mil od rodzinnego miasta. Alan był bardzo zdenerwowany tą rozłąką, chociaż wiedział, że sytuacja tego wymagała. Tymczasem Glenn Harris wysłał nakręcony przez siebie telefonem filmik do wszystkich kolegów z klasy, aby sami mogli zobaczyć, co robi teraz człowiek, który był uważany za najmądrzejszego w klasie. Nie trzeba dodawać, że u wielu szkolnych kolegów Alana to nagranie wywołało prawdziwy szok. Faktem było, że Alan White był dobrym uczniem od pierwszej klasy, i zawsze uważał, że odniesie sukces w życiu. Pomimo swoich ambicji, mądry chłopak wychowywał się w biednej rodzinie, bo jego matka zmarła przy porodzie, a ojciec ciągle starał się naprawić i prowadzić starą myjnię samochodową. Będziesz sprzątał jak twój ojciec, mówili koledzy z klasy, których irytowały sukcesy w nauce Alana. Ambitny chłopak przez łzy dążył do swojego celu i wiedział, że na pewno go osiągnie. Po latach dawniej obiecujący uczeń pracował jednak jako zwykły pracownik myjni samochodowej i sądząc po jego zachowaniu wcale się tego nie wstydził. Jako że spotkanie absolwentów miało się odbyć lada dzień, nie było wątpliwości, jaki temat będzie królował podczas spotkania. 3 dni minęły niezauważone. Niemal wszyscy absolwenci otrzymali zaproszenia na zjazd, który odbył się w modnej restauracji w mieście, co wiele osób zaskoczyło. Pozostawało tajemnicą, kto zapłacił za tak kosztowne przyjęcie, które na pewno nie należało do tanich. W wyznaczonym czasie na parkingu przy restauracji zaczęły gromadzić się samochody absolwentów, którzy opuścili szkołę dekadę wcześniej. Oczywiście niektórzy goście nie mieli własnego samochodu, dlatego przyjeżdżali taksówkami lub chodzili pieszo. Chcąc pochwalić się swoim drogim samochodem, Glenn Harris podjechał pod samo wejście do restauracji. Natychmiast wzbudziło to zazdrość większości obecnych. Gdy po drugiej stronie parkingu pojawił się ogromny SUV marki Chevrolet, większość osób aż zagwizdała z wrażenia. Wszystkich obecnych interesowało tylko jedno – kto wysiądzie z samochodu, którego cena jest co najmniej 2 razy taka jak auta Glenna Harrisa.
Wreszcie drzwi SUV-a otworzyły się i ze skórzanego wnętrza wysiadł nie kto inny jak Alan White. Mężczyzna był ubrany w elegancki garnitur i lakierowane buty. Alan, wypożyczyłeś to auto? Nie wiedziałem, że namyjni tak dobrze płacą. Glenn nie mógł się oprzeć kąśliwej uwadze. W odpowiedzi Alan uśmiechnął się ironicznie i udał, że nie słyszał pytania zadanego przez dawnego kolegę z klasy. Wkrótce zaproszeni absolwenci zasiedli przy stołach ustawionych w taki sposób, by wszyscy obecni mieli wrażenie, jakby wrócili do szkoły. Na czele tej zaimprowizowanej sali lekcyjnej usiadł ich sędziwy nauczyciel, który miał do przekazania kilka słów zebranym. Jak się okazało, nieobecna była tylko Jessica Anderson, która w latach szkolnych siedziała w tej samej ławce z Alanem White'em. Zapewne podobnie jak jej matka pracuje jako pielęgniarka i teraz zmienia podkłady pacjentom. Glenn nie zawahał się zażartować. Gdyby w restauracji nie było Alana White'a, to zdanie byłoby przemilczane. Pracownik myjni samochodowej nie mógł znieść takiej uwagi i zauważył: Nie, Glenn, Jessica nie ma nie dlatego, że zmienia podkład pacjentowi, ale dlatego, że w tej chwili bierze udział w konferencji medycznej organizowanej przez Departament Zdrowia w Nowym Jorku. O, powiedz mi proszę, skąd to wiesz? Zapytał z irytacją Glenn. Wiem o tym, bo Jessica jest moją żoną od 8 lat. Na początku swojej kariery faktycznie pracowała jako pielęgniarka, a potem ukończyła studia medyczne i została chirurgiem, odpowiedział z uśmiechem Alan. Po słowach mężczyzny podekscytowany szept natychmiast przetoczył się przez salę. Nikt nie spodziewał się, że Jessica Anderson osiągnie tak imponujące stanowisko w medycynie. Potem zaciekawieni historią ambitnego kolegi z dawnej klasy, zaproszeni zaczęli mocno dyskutować o swoich życiowych osiągnięciach i niepowodzeniach. W tym celu pan Barnes, który był ich ulubionym nauczycielem, zaczął wypytywać byłych uczniów o zmiany, jakie zaszły w ich życiu. Oczywiście nikt nie wątpił w to, że Glenn był odnoszącym sukcesy biznesmenem. Aby obalić lub potwierdzić tę teorię, kolegom wystarczyło spojrzenie na jego samochód zaparkowany przed restauracją. Gdy przyszła kolej Alana, mężczyzna wprost i dosadnie powiedział, że odziedziczył po ojcu starą myjnię samochodową, którą w ciągu kilku lat przekształcił w dobrze prosperujące przedsiębiorstwo i tak rozpoczęła się jego działalność. Alan White dorobił się całej sieci myjni samochodowych, stacji benzynowych i warsztatów, które przynosiły mu stały, spory dochód. Jednocześnie, by dopełnić słowa byłego ucznia, pan Barnes dodał, że obiad w tej modnej restauracji opłacił właśnie Alan. Glenn, który do ostatniej chwili nie wierzył, że jego dawny kolega był właścicielem tak dobrze prosperującego biznesu, dowiedziawszy się o tym, wyraźnie się zawahał i przestał śmiać się z Alana, który wyraźnie urósł w jego oczach. Jedyną rzeczą, która nie dawała Glennowi spokoju, to dlaczego Alan pracował jako zwykły pracownik myjni. Ku zaskoczeniu Glenna odpowiedź na nurtujące go pytanie było zwyczajne do granic możliwości. Tamtego dnia Alan po prostu zastępował pracownika, który zachorował na grypę i wziął 2-tygodniowe zwolnienie lekarskie. Dowiedziawszy się o tym, Glenn poczuł się nieswojo i od czasu do czasu, spoglądając na zegarek, zaczął wiercić się na krześle. Potem, pod pretekstem pilnych spraw w pracy, mężczyzna wyszedł, pozostawiając po sobie nieprzyjemne wrażenie. Dawni koledzy z klasy wrócili do domów po północy. Co więcej, każdy z obecnych na spotkaniu uważał za swój obowiązek podanie ręki Alanowi, za którego pieniądze zorganizowano ten wspaniały obiad i całe spotkanie. Mężczyzna w tym czasie myślał już tylko o ukochanej żonie, której nie widział już od ponad tygodnia. 8 lat temu nie mieli ani grosza, po ślubie sporo ryzykując, młodzi ludzie ostatecznie stali się udaną i zamożną parą. Jednocześnie rodzice tej dwójki byli dość biedni i nie mogli dać swoim dzieciom kapitału na start. Alan i Jessica kochali się i dlatego osiągnęli sukces, dzięki wspólnej pracy i wzajemnemu wsparciu. Pomimo tego, że Glennowi nie udało się zepsuć Alanowi nastroju, właściciel myjni wcale nie czuł się królem życia. Traktował biedniejszych ze zrozumieniem i nigdy nie poniżał tych, którym czegoś brakowało. Jakie było zaskoczenie Alana, gdy następnego dnia ponownie zobaczył rzucające się w oczy auto swojego byłego kolegi z klasy.
Prowadził je nie Glenn Harris, ale Bill Watkins, który był właścicielem firmy budowlanej mającej biuro 3 przecznice od myjni Alana. Czy to twój samochód? Wydawało mi się, że jeździł nim ktoś inny, zapytał Alan zaskoczony. O czym mówisz, Alan? Kupiłem go kilka tygodni temu w salonie samochodowym na Main Street. Dlaczego tak cię to interesuje? Odparł Bill. Alan już otwierał usta, aby wyjaśnić istotę swojego pytania, ale w tym momencie pod myjnię podjechał poobijany samochód, z którego wyskoczył Glenn Harris. Glenn, powiedz mi proszę, jak długo mam na ciebie czekać? Czy naprawdę tak trudno jest być punktualnym? To twoja wina, że musiałem rzucić wszystko i przyjechać samemu do myjni, aby umyć samochód. Myślę, że najwyższy czas, abyś został zwolniony, powiedział z irytacją Bill Watkins. W odpowiedzi Glenn, ignorując Alana, który był w lekkim szoku, zaczął się usprawiedliwiać, mówiąc, że wszystko to przez zepsuty budzik. Widząc, że Bill chce zwolnić jego byłego kolegę z klasy, Alan pospieszył z pomocą i poprosił biznesmena, aby tego nie robił. Oczywiście na początku rozmowy pan Watkins był zdecydowanie przeciwny, ale potem zmienił zdanie i zgodził się dać Glennowi Harrisowi kolejną szansę. Gdy pracodawca Glenna odjechał z myjni, spojrzał na Alana i powiedział cicho: dziękuję, jestem ci bardzo wdzięczny. Przepraszam, że ostatnio tak cię potraktowałem i nagrałem to wideo. W odpowiedzi Alan uśmiechnął się uspokajająco i poklepał swojego byłego kolegę z klasy po ramieniu. W głębi duszy Glenn był dobrym człowiekiem, który miał wyrzuty sumienia i odczuwał ogromny wstyd. Oczywiście Alan nie żywił urazy do Glenna, który chciał pokazać się w oczach innych lepiej niż było naprawdę. Dlatego, tak jak kiedyś, Alan był gotów pomóc każdemu ze swoich kolegów z klasy, z którymi przeżył mimo wszystko jedne z najlepszych chwil w życiu.